Siemanko. Chociaż frezarka uratowana ze złomu działa coraz lepiej, mamy z nią jeszcze kilka problemów, o których chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać. Są one dosyć tajemnicze, więc będę liczył na Waszą pomoc. W ostatnim odcinku naprawiliśmy napędy posuwów, a dzisiaj spróbujemy ustalić, co blokuje przesuw w jednej osi, a także co jest powodem tego, że stół się tak dziwnie podnosi. Mamy tutaj dosyć ciekawy problem, mianowicie blokuje się stół, ale podczas jazdy w jedną stronę. Mianowicie w tą stronę bez żadnego wysiłku mogę kręcić, mogę dojechać do końca, nic się nie dzieje. Gdy zaczynam wracać, blokuje. Nie wiem, co tak jest wyrobione tutaj, a tam mniej. No i najlepsze jest to, że w tą stronę idzie naprawdę bardzo ciężko, nie da się tego praktycznie już przesunąć, ale gdy tylko nam się uda zrobić ruch w drugą stronę, to się odblokowuje i idzie luźno. No więc raczej nie jest tak wyrobiony, ponieważ gdyby tam było szerzej, to dopóki bym nie zjechał z tego miejsca, no to cały czas byłoby zablokowane. A ja w tamtą stronę nie mam siły już pchać. Ale gdy tylko próbuję wrócić, no to już działa dobrze. Teorii mam kilka. Od takich banalnych, że po prostu klin, który tutaj powinien być, ma jakiś problem. Możliwe, że te blachy tutaj gdzieś się klinują, bo po drugiej stronie też są takie blachy. No ale też może być coś z nakrętką pociągową, może ją po prostu kantować. No i tutaj widać ten klin. No i zobaczmy, czy jak jadę w jedną, czy on po prostu się rusza osiowo. Za chwilę może odkręcę drugą stronę. No jakoś specjalnie nie widać, żeby on tutaj się przesuwał. Jeśli robi jakiś ruch, to jest to bardzo minimalny ruch. Mogę zobaczyć, czy on tu jest dokręcony. Poszukując tego, co tutaj może blokować przesuw, no musiałem zrzucić tą gumę. Odkręciłem taką listewkę aluminiową, która tutaj była przymocowana. Tutaj była dodana taka oto blaszka, wkręcona w dwóch miejscach wiosku czy ogon, na środku nie wkręcona do niczego. I ciekawostka jest taka, że coś tutaj było nie tak. Tutaj ewidentnie była jakaś za długa śruba i wygięło tą blachę. Nie wiem, czy to jest powodem blokowania się tego posuwu. To sobie spróbujemy sprawdzić. No ale taka sytuacja miała miejsce. Najpierw muszę odkurzyć te wióry, żeby one tu się nigdzie nie wsypały, gdzie nie chcemy. Skoro już mamy zdjęte osłony, zajrzyjmy, co tam widać w środku od tej strony, ponieważ od spodu tego nie zobaczymy. Mamy tutaj przekładnię podnoszącą nasz stół do góry. Te małe kółko napędza te duże. Ono kręci całą śrubą, która unosi stół do góry. A co to tam jest? No to dobrze nie wygląda. W środku znalazłem coś takiego. Jakiś wpust, taki jakby celowo z podszlifowanymi brzegami. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie wiem, czy to było widać na wcześniejszych ujęciach, ale to sobie leżało tam, jak widzicie to żółte pionowe żebro od lewu, to sobie leżało tam z tyłu. Skąd to wyleciało? Nie mam pojęcia. Ja sobie popatrzę jeszcze od spodu, czy coś jest widać, ale no nie wiem, w jaki sposób to tam wpadło. Może był tutaj robiony jakiś remont i ktoś to po prostu sobie tam położył i potem zgubił i musiał na przykład dorobić nowe, a tam to zostało. Może jak składali tą maszynę w Chinach, gdzieś tam to się uchowało, na smarze się trzymało przez całą podróż. No nie wiem, w każdym razie nawet nie przychodzi mi do głowy, z czego to może być. Chociaż kręćmy sobie tą korbą, bo śruba pociągowa ma tutaj taki rowek. No i to tak jakby trochę w ten rowek pasuje nawet. Czyżby to wyleciało właśnie stamtąd? No niestety, te blachy tutaj owszem, dziwnie się zachowują, są trochę luźne.
nie bardzo się układają w tych rowkach, ale dalej się kręci ciężko korbą, a one są tutaj suwliwe, więc to nie te blachy klinują, niestety. Obawiam się, że problem może być faktycznie z nakrętką. Tak, i tak to wygląda od spodu. Z prawej strony widzimy takie koło zębate i na górze jest prostopadłe do niego. I to, które widzimy od boku, no to przenosi napęd na śrubę. Z tego właśnie, co widzimy je od czoła. To od czoła jest w krzyżaku pomiędzy stołem poprzecznym a stołem wzdłużnym. Czyli zgaduję, że tutaj będą tylko łożyska, a tutaj mamy śrubę pociągową. No i teraz nie kumam, czemu to w jedną stronę idzie, a w drugą stronę nie idzie. No jest dosyć duży luz. Czyżby ten luz to powodował, że coś się kantuje? Teraz przez to, że nie ma tego dekielka, no to jak kręcę śrubę, no to ona się wkręca lub wykręca, nie przesuwając nam osi. Ale ciekawe jest to, że dzieje się to praktycznie bez oporu. To jest taka mała zagadka dla mnie. No, jakby luz jest całkiem spory i na pewno jest on do wykasowania. Ale skoro w sumie to już wykręciłem, jest dostęp, to ja sobie zmierzę, co my tutaj mamy za gwint. Skok 5, 26, PR26, to jest trochę w minusie ta średnica, ale w każdym razie 26, skok 5 i bodajże jest lewy, tak? Czyli jak ja kręcę w lewo, to się wkręca. No i jak widać się wkręca, nic się nie blokuje. No i teraz powstaje pytanie. Czy w takim razie klinuje się sam posuw? Czy faktycznie klinuje się ta nakrętka? Czy ja dam radę to w ogóle pchnąć? Bardzo wątpię. Nie ma szans tak z ręki to pchnąć. A pociągnąć? Też nie. To by mogło odpowiedzieć na pytanie, czy się klinuje całość. Dobra. Nie mam teraz czasu na taką zabawę z tym. Więc jeśli macie pomysł, co to może być, dawajcie znać w komentarzach. A ja mam jeszcze jeden problem, o którym w sumie nie nagrałem filmu, ale jest on dosyć istotny. Mianowicie chodzi o podnoszenie stołu. Sprawa wygląda tak, że jeżeli ja podnoszę stół, chociażby tak jak teraz na filmie, czyli działa to dosyć płynnie, no to podczas frezowania czy podczas wiercenia na DRO widzę, że stół przesuwa się o znaczne wartości w osi Z. A w momencie, gdy pokasuję luzy na klinach, no to stół jest sztywniejszy, działa to lepiej, ale z kolei gdy zjeżdżam na dół, to stół zostaje na górze i po chwili gwałtownie opada. Jest to spory problem, no i eliminuję używanie tej maszyny przy jakichś dokładniejszych pracach. Prosiłbym tylko, gdy będziecie pisać komentarze, żeby rozgraniczyć to, czy to jest wasz jakiś pomysł, przypuszczenie, czy opieracie to na sytuacji związanej z waszą maszyną, że była podobna awaria i w tamtym wypadku było to, to i to. A teraz już wyświetlają wam się filmy, na które możecie kliknąć, żeby zobaczyć historię tej maszyny, dlaczego miała trafić na złom i jak ją uratowaliśmy. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, hej!